Ja mam swą szufladę zamkniętą na klucz, gdzie prócz mnie nie zagląda nikt. Jeśli chodzi o przyjazd do Polski, pani... Ale przyjechałem. Tak. No właśnie, właśnie. Chciałbym zadać dodatkowe pytanie. Nie, dlatego, o, jeszcze bliżej. To już pani... Tak, wpadamy na ten sam niemalże trop. Proszę mi pozwolić sformułować to pytanie, bo na razie pani powiedziała o samych cieniach i brzydkiej stronie ewentualnego kontaktu ze współczesną Polską, ale czy nie ma żadnych promiennych stron w związku z pani przyjazdem? Nie wiem. Po prostu mówię panu, no, i na innymi spontanicznie słowy, odpowiadam, no, czy jest to innego. To nie to, że są strony dodatnie, tylko to jest moje wewnętrzne, stąd wywiezione będzie ze mną. W mojej duszy, w moim mózgu wywiozę ze sobą nostalgię, wywiozę ze sobą radość poznania, przypomnienia sobie takiego czy innego kąta ulicy. Bo w swojej pamięci musi pani mieć przekrój przez miasto Warszawa, bo jeżeli pani przyjedzie do Polski, to przede wszystkim do Warszawy. Pamięta pani Warszawę przedwojenną? Już prawie nie. Ale może troszeczkę. Tak, albo fałszywe. Pamięta pani Warszawę spaloną? Też. Tak. Paliłam się razem ze wszystkimi w niej. Pamięta pani Warszawę powstającą, ale cały czas w gruzach. Odgruzowywałam razem ze wszystkimi. Moje ręce pamięta były... pani, lub też przeszła pani przez Warszawę roku 65, już inną? Niewiele inną i niewiele widziałam, bo jak piszę w książce, od razu na tle właśnie przywiezionego ze sobą wzruszenia, i od spotkań wzruszających z ludźmi, ze znajomymi i nie tylko, od razu dostałam chrypy okropnej na tle nerwowym. Też to w książce opisane. Nie mogłam się spotykać, poza tym dużo pracowałam. Ja jednak występowałam wieczorem w tym teatrzyku na Pięterku w Bristolu. Ja nagrywałam dużo w radio, ja przygotowywałam się do płyty i ja miałam parę wypadów jednak, tak zwanych hałtur, wypadów na prowincję. Tak, w 65 roku też? Tak. Ja byłam w Poznaniu, w auli uniwersyteckiej, pamiętam, był występ. Ja byłam w Krakowie. Nie pamiętam gdzie jeszcze, było parę wypadów. I to pani powiedziała, nagrania płytowe i radiowe, to... Wszystko były kontrakty, które podpisałam... Osobno, dla radia pani zrobiła osobno nagrania, dla wykorzystania rozgłośni, tak? Były kontrakty, które podpisałam przed wyjazdem jeszcze z Paryża. Spagard załatwiał te kontrakty. Więc trzy kontrakty były, płyty, radio, telewizja, a telewizja i płyta jeszcze. Telewizja to nie było takie duże, powiedzmy cztery. Więc płyty, tak, płyta, radio, teatrzyk. A telewizja, pytam, było dwa czy trzy nagrania, już nie pamiętam. To nie powiedziałam, czego się najbardziej boję. No właśnie. Ale to na całym świecie się tego boję, a szczególnie w Polsce. Chamstwa. Podobno jest straszne chamstwo. Jest absolutne niewliczenie się, można być zaatakowanym, agresowanym, zaczepionym, zwymyślanym. Jest chamstwo, no co dużo mówić, tego się strasznie boi. Dobrze, skończę. Więc tak, więc gdyby w religiach... To nie jest sąd, którego miałaby pani wstydzić. Bo nie wstydzić się, to jest pogląd. Wszystko jedno. To jest pogląd. Gdyby zamienić te wszystkie zabobony, te wszystkie, ten cały cyrk i tak dalej, ale zamienić to czym? Spotkaniami z ludźmi, rozmową, wysłuchania. Przecież ci biedni ludzie, którzy niby wierzą i uprawiają, są tylko od tego, żeby dawać pieniądze i żeby jak te automaty robić to, co im się każe w tym momencie, kiedy im się każe, ogłupiające, nic nieznaczące i tak dalej. Gdyby z nimi rozmawiać, taki ksiądz zebrałby swoich ludzi i rozmawiał z nimi. Gdyby im powiedział coś mądrego, gdyby im przeczytał, że wiecie, taki już był kiedyś, co napisał, nazywał się Chrystus. Napisał takie mądre rzeczy, powiedział. O ileż bardziej to by kształtowało człowieka i to by im dało do myślenia,
i to byłoby zdrowe. Ksiądz popczy, czy inny rabin, wszystko to samo. Rabini to robią, Żydzi to robią. I tu ciągle wracam do tego, że nienawidzę tego, i tych pejsowatych, pejsackich i tak dalej, tak? Tych różnych historii, ale jest dużo mądrego w tym, co oni robią. Oni biorą te dzieci małe i rozmawiają z nimi. Czytaj, uczą czytać, rozwiń to, zastanów się, powiedz, co myślisz. Pani płyty. Dostałem kilka płyt, dobre kilka płyt. No, to proszę wyłączyć. Teraz proszę wyłączyć. 10 płyt. Była pan się spodziewał tylu? Nie spodziewałem się. Wiera Gran, nie potrafię czytać po francusku, to są 4 płyty firmy Ducrete Thompson. Dor mon amour, deux enfants, mon ami, toi la rue. Następna Ducrete Thompson. Nous partons demain à l'aube. J'en appelle quand on a que l'amour, si je n'avais plus. Quand on a que l'amour, to jest zdaje się tego brela. Tu jakieś brela są. Wiera Gran, potem Ducrete Thompson po polsku nagrane w Kujawiak, Święty Antoni, 3 listy. I tę płytę znam, czy nagrania znam z tej płyty. Tak, ale to jest francuska, to jest francuska płyta też? Tak, Ducrete Thompson. Ducrete Thompson, nie, ale po francusku, tak, po rzeczywiście. Varsovie de mon enfance, Dios, ma patrie. I tu chciałbym pani na chwileczkę przerwać. Mm. Ponieważ z nagrań tych, które słyszałem z taśmy, najbardziej podoba mi się piosenka Ma Patrie, ale cóż mi się podoba? Podoba mi się wykonanie, interpretacja, melodia i coś takiego bardzo wzniosłego w tej piosence Ma Patrie, a przyznam się, że nie rozumiem tekstu. A pan wie, co znaczy Ma Patrie? Moja ojczyzna, dobrze. Tyle wiem. Poza tym nic nie wiem, o czym ona jest, a ona jest z dużym zaangażowaniem interpretowana. Czy pani może powiedzieć, czego dotyczy ten tekst? Jeżeli chodzi o nastrój tej piosenki i w pewnym sensie, czy ja wiem, myśl przewodnią tej piosenki, porównałabym ją z inną moją piosenką, którą uwielbiam, Słonimskiego, Antoniego Słonimskiego, To niewiele, a jednak to wszystko, piosenkę, którą też nagrałam na płycie Muza i która miała w każdym razie miała powodzenie ogromne w moim wykonaniu, bo ja jedna ją śpiewałam. Wiem, znam, bardzo lubię. W czasie moich występów miała rzeczywiście bardzo duże powodzenie. Piosenka o nostalgii. Czyli to jest bardzo podobne, coś w tym rodzaju, ojczyźnie. Autor ani kompozytor tej piosenki Ma Patrie nic nie wiedzieli o tej Słonimskiego, więc to... Aha, nie przeczytałam jeszcze Ma Patrie, potem Benisław Pari, ostatni. A tu ciekawa... Błogosławiony bądź w Paryżu. Ciekawa płyta na 78 obrotów francuska, nagranie chyba próbne tych dwóch piosenek, które są na tej płycie, którą pani przed chwilą wymieniła, tak. Tylko że to są wykonania z francuskiego. Warsaw Ghetto de mon enfance, ona jest tak, na próbnej płycie, dużej. Bo ona jest na 78 obrotów, a te małe są na 45. Tak. A tu wielka płyta. Przed chwilą czułem, że z dużym, no z jakąś dozą trudu pani się rozstaje. Bo z każdą płytą się rozstaje z trudem. No, a to już mi nic nie zostało, a tyle było tych płyt. To jest płyta Westminster, tak. Wytwórni amerykańskiej, tak? Mhm. I nagrana w Wiedniu. Nagrana w Wiedniu. Ja nagrania słyszałem. Mówiłem pani, że mam pewne zastrzeżenia co do aranżacji, że taka jest troszeczkę, moim zdaniem, mdła. Ja panu tłumaczyłam, że nieporozumieniem w tej płycie jest to, że akompaniowało mi tak zwany mały zespół opery wiedeńskiej. To już powinno panu dużo mówić, tak. A to są piosenki, a tak. Muzycy wyspecjalizowani w operach nie mają tego, powiedzmy, drylu, jak to się mówi, do piosenkarskich wykonań. Nie było czasu na próby, znaleźliśmy się w studio, nie umiałam z nimi mówić. Jednym słowem, to było jedno wielkie nieporozumienie i oni sobie, ja sobie... No, oni nie rozumieją, o czym pani śpiewa. Najlepszej, po pierwsze oni nie rozumieli, bo ja śpiewam po francusku i po polsku i po hiszpańsku, a nie po niemiecku. A po wtóre oni nie mają, jak powtarzam, tego drillu i największą klęską dla mnie było usiłowanie jakoś wyciągnąć z nich rytmu Kujawiaka. Oni nie wiedzą, co to jest, jak się ten akcent daje ram, tatam, tam, tam, tatam. Nie umieli tego. I jeszcze jedna sprawa, list, przecież trademark pani. No tak, bo to już zupełnie pieśniarsko wykonywałam, a oni nie umieli tego. Oni muszą mieć rytm.
Nie ma ani zahamowania, ani wypunktowania, nie ma akcentu, nie ma przerwy na pani parlamentu. Nie pomagało tłumaczenie, nic. Tak. To znaczy moje usiłowania tłumaczenia, nic. Nie stworzyli nastroju, nie ma tego oczywiście. Ale jest, to jest... Bolałam nad tym bardzo, ale to była dla mnie taka jedyna okazja, żeby mieć amerykańską płytę i nadzieja, że ewentualnie może zrobią drugą, więc na wszystko się godziłam. Wszyscy artyści, na początku wszystkiego człowiek się musi godzić. W naszym zawodzie trzeba się godzić. Bez a potem, jeżeli robi karierę, to odszczekuje to i mówi trudno, bo trzeba było dla chleba, a jak się nie robi, to się zadowalnia tym, co ma. Bez względu na to, co sądzę i co sama pani mówi, ogromnie się cieszy, bo jest to płyta Wiery Gran. Aj. Jest już moja. Ebe. I tu napisane tak. Wiera Gran, Sings. Tak, świetnie. A tu przedziwna płyta, jak i w ogóle od strony technicznej, od strony fizycznej. Nie wiemy oboje, co to jest, bo ja nie wiem, co to jest też. Pisze wytłoczone w środku, jest to jakby płyta studyjna, próbna, może radiowa, Soundcraft, więc to może być, Made in USA, to może być dla potrzeb radia. I tutaj jest pani charakterem pisma napisane, nagranie z fortepianem, I believe, bal dans la rue, dobrze mówię? Dobrze. Cygański tabor i kto je woznajet? I kto je woznajet? Gdzie pani to nagrywała? Pamiętam? Ja nie pomnił. Nie wie pani, ani dla jakich nie, a celów. Po drugiej stronie? Akompaniament z fortepianem. Tire, 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 legbio, mafio, francuska piosenka, to znaczy bo z francuskim tekstem stara jakaś żydowska melodia ludowa. Następna piosenka jest Laila, to znaczy noc po hebrajsku, czyli ona jest nagrana w języku hebrajskim. A trzecia piosenka jest Dos Cruzos, czyli nagrana po hiszpańsku. I nie w trzech językach. Nie przypomina pani sobie nic dla jakich celów? Nie, nie, pan widział, że ja nie pamiętam zupełnie, mam z tych wszystkich moich płyt, z tych, których pan nawet nie dostał, a jest ich sporo. Ja mam pewną satysfakcję. Odziedziczy pan, ja tu spisuję teraz mój testament głosem. Odziedziczy pan po mnie, jeżeli przedtem nie wyrzucą na śmietnik. Nie, jestem zdziwiony, ale mam też dużą satysfakcję, że dostarczyłem pani sporo informacji odnośnie pani własnych nagrań. Ja byłem zdziwiony i nie chciało mi się wierzyć, że pani może nie pamiętać tych tytułów. Tylu tytułów. No, myślę, że pan był świadkiem dzisiaj pewnego rodzaju autentyczności mojej reakcji, bo siedziałam przy panu, oglądaliśmy te płyty, czytałam tytuły, których nie znam, które mi nic nie mówią, płyty, których zupełnie nie przypuszczałam, że je posiadam i tak dalej. Czyli po prostu musiało to być bardzo dziesiątki dużo. Lat nie ruszałam tego, więc jak mogę pamiętać, a w międzyczasie było tyle tego wszystkiego. Więc nie wiem. A teraz... Dwa najsmakowitsze kąski dla mnie, bo przepadam za nagraniami z końca lat 30. Są to oryginalne płyty. Ojej. Pieszcze już jem. Tango Noturno i też moje ukochane Tango Noturno, które było w audycji z moim udziałem telewizyjnej i to znaczy pani śpiewała z tej płyty, podobnej płyty, tylko płyta była zniszczona. Ta jest piękna, czysta, błyszcząca jak lustro. I było pokazane wszystkie 6 czy 7 zdjęć, które pani mi była uprzejma nadesłać. Na drugiej stronie tango portugalskie, numer matrycy... Odeon. Odeon, tak. Dobrze. Z orkiestra pod dyrekcją Jerzego Gerta, a numer matrycy mówi mi, że pani to nagrała gdzieś w połowie... 38. 8. Dobrze. W połowie 38. D'accord. Tak jest. Ja żartuję. Się pan tak nie boi. Nie, ja nie gryzę. No nie, ale jak się pani tak zamachnie... Ja tylko odszczekuję. To wcale nie będę wierzył, że ma pani chorą rękę. Bo nie, ja się zdrowo zamachnę. A tu płyta ciekawostka. W ogóle nie znam tego nagrania. To jest nagranie o taki wysoki... Też Odeonu. Tak, taki wysoki numer matrycy mówi mi, że to jest lato 1939. Mhm. Czerwiec, może lipiec. To pan to wie, ja już takich rzeczy nie znam. Gdy miłość zapuka do drzwi, walce. Gdy miłość zapuka do drzwi. Fanny Gordon, kompozytorka. A na drugiej stronie właśnie, to jest ciekawostka, że to była fałszywa naklejka i przez panią zrobiony dopisek z właściwą informacją. Księżyc i ja. Po przesłuchaniu. Szlęgel. Szlęgel Orkiestra Garta. Pięknie dziękuję. Dziękuję pięknie.